Marek Szczer, dzień dobry Państwu. Dziś o poranku w Silesia 24. Marek Szczerbowski, Służbowcy Demokratyczni. Witam Pana. Witam serdecznie Pana redaktora, witam internautów. Partie po wyborach tych europarlamentarnych zrobiły remanenty różne personalne u siebie. Tych ważnych ludzi, którzy pojechali do Strasburga i Brukseli, pozamieniali innymi. A w SLD nie? Marek Wald ciągle będzie rządził strukturami na Śląsku? Sojusz Lewicy Demokratycznej na Śląsku w tych wyborach europarlamentarnych osiągnął sukces. Marek Balt jako przewodniczący i lider struktur wojewódzkich zdobył mandat, który nie był przez wielu ludzi traktowany jako mandat pewny. My bardzo się z tego cieszymy. Widzieliśmy, że z każdym dniem kampania nam się rozwija i wielu ludzi się udało zaprosić do współpracy. W związku z tym zbudował się na bazie tej kampanii wyborczej bardzo silny sztab ludzi, którzy się też jakby zjednoczyli organizacyjnie i wspólnie z Markiem Baltem, który będzie bezpośrednio z Brukseli, ale również na Śląsku realizował dalsze cele polityczne, bo te cele już niedługo. Nie, ja wiem, tylko pytam, czy tak się da rządzić dużą strukturą dużego regionu? Dajmy chwilę czasu, poczekajmy, co się podzieje w wyborach jesiennych. Nie ukrywam, że rozmawiamy na tematy różnych scenariuszy, ale dzisiaj mamy bardzo krótki czas do wyborów parlamentarnych i musimy bardzo szybko przygotować struktury do tego, żeby w zależności od tego, jaka będzie ostatecznie formuła, wystartować w wyborach. Jesteśmy w trakcie wyścigu, a w trakcie wyścigu nie zmienia się tych podstawowych narzędzi. A oprócz tego przez ten czas, przez ten okres, kiedy Marek Bald jest przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, umiarkowane, bo umiarkowane, ale odnosimy tutaj na Śląsku sukcesy i z tego się cieszymy. A tak na przykład? Sukcesy? No, mamy kilku prezydentów z naszego ugrupowania, którzy w samorządach w Częstochowie to czy nie w Będzinie. Od dziś macie tam prezydenta. No, ale trzeba było mandat w zeszłych wyborach odbudować. Kiedy myślano o tym, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zniknie ze sceny politycznej, okazało się, że po wyborach samorządowych w regionie decydowaliśmy o większości. Nie myśmy wybierali pana Kałużę, więc nie my mogliśmy decydować o tym, jak montować wewnętrzne struktury u naszego koalicjanta. Zachowujemy się lojalnie zarówno w stosunku do naszych partnerów zewnętrznych, jak i partnerów wewnętrznych i to przynosi efekty. Trudno być w opozycji teraz, co? Trudno być opozycji w regionie, rozumiem, tak? Nie w ogóle. I w regionie, i nie tylko w regionie, bo wie pan, tak mi się wydaje, że przyszły takie czasy, kiedy takie nazwijmy socjaldemokratyczne ideały trzeba jednak odłożyć na bok, a iść w jednym froncie ze swoim przeciwnikiem politycznym. Ramię w ramię. Na początek chcę powiedzieć, że na pewno trudniej jest funkcjonować w opozycji tym, co przez lata byli w koalicji. I faktycznie nasi partnerzy z Koalicji Europejskiej przez lata rządzili i my byliśmy w opozycji, a dzisiaj czasy, które nastały, związane z tym takim z naszego punktu widzenia priorytetem, czyli tej łamaniem praworządności, spowodowały, że nasze środowiska w zakresie tego priorytetu zjednoczyły się. My potrafimy funkcjonować zarówno w opozycji, jak i w opozycji pozaparlamentarnej. My przeżyliśmy 4 lata jako opozycja pozaparlamentarna, a dzisiaj mamy sondaże od 4% do 6%, co jeżeli, a o tym jestem przekonany, wrócimy do Sejmu, będzie historycznym wydarzeniem, bo żadna partia, która wypadła z Sejmu, nie wróciła nigdy. Pan pamięta, ja pamiętam, więc wrócę do tego incydentu. Jak wam się idzie w tym wspólnym marszu z partnerem, który nie tak dawno temu chciał wam zdemontować struktury w Zabrzu? Mówię o Platformie. No, mieliśmy takie incydenty, że nasi przedstawiciele postanowili, żeby iść w bloku koalicji wtedy obywatelskiej, ale myśmy te kwestie wewnętrznie już uporządkowali. Każdy ma prawo wyboru. Ludzie słabi czasami nie wytrzymują ciśnienia i w sytuacji, kiedy sondażowo nie jest tak atrakcyjnie, szukają jakiejś alternatywy. Doświadczenie wskazuje, że jak się pracuje w drużynie, nawet przy niskich sondażach, to w perspektywie przynosi to efekty. Wydarzyło się coś, co w polityce wydarza się bardzo często. Przepływy z ugrupowań politycznych następują w różnych obszarach. My chyba już najgorsze mamy za sobą. Ja wiem, tylko to nie były przepływy. Tam ktoś coś sprowokował, coś zaproponował, chciał kogoś wydobyć, chciał coś umniejszyć, chciał coś powiększyć, no chciał was zlikwidować.
Świetnie, panie redaktorze, to jest pytanie dla tych, którzy uczestniczyli. My patrzyliśmy na to z boku i walczyliśmy o to, żeby Sojusz Lewicy Demokratycznej w województwie śląskim był samodzielnym bytem i to się nam udało. W kilku miastach mamy prezydentów, mamy swoją reprezentację w Sejmiku Województwa Śląskiego i chcemy współpracować ze wszystkimi siłami prodemokratycznymi, a w regionie no to w zależności od tego, jakie części programowe będą realizowane z tymi partnerami, którzy ewentualnie nas zaproszą, będziemy współpracować. Jesteśmy partnerem bardzo lojalnym. Nie jest tajemnicą, że podpisaliśmy umowę koalicyjną z Koalicją Obywatelską po wyborach w Sejmiku i z Polskim Stronnictwem Ludowym. To były bardzo dobre rozmowy, to były bardzo merytoryczne rozmowy, to było przygotowanie kilkunastostronicowej umowy koalicyjnej, której ze względu na naszego partnera nie udało się skonsumować. Nie możemy za to, nie mogliśmy za to odpowiadać, ale do końca byliśmy lojalni. Lojalność i uczciwość nie jest zbyt częstą cechą w polityce, my chcemy się tym wyróżniać. No to w jakiej formule powinniście pójść do tych wyborów, pańskim zdaniem? Bo tam są różne scenariusze rozpatrywane. Albo wyrazisty lewicowy blok, a drugi chadecki, albo wszyscy idziemy razem. I tu znowuż wracamy do tego bardzo istotnego, nie tylko w polityce, ale i w życiu codziennym pojęcia, jakim jest uczciwość. My uczciwie zadeklarowaliśmy, że w koalicji europejskiej będziemy uczestniczyć jako partner, który chce kontynuować tą współpracę w wyborach parlamentarnych na jesień. Odbyło się u nas referendum. W tym referendum większość członków, ponad 80%, zdecydowała, żeby iść w formule koalicyjnej przy frekwencji ponad 60% członków. 13 tysięcy członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okresie wakacyjnym poszło głosować w referendum. Naszym pierwszym wyborem jest kontynuowanie współpracy w ramach Koalicji Europejskiej. To niech pan mi powie, panie Marku, dlaczego, bo Borys Budka mówi, idąc w tak szerokiej formule, wygrywa się wybory. Nie wygrywa się wyborów w takiej formule, pokazało to maj. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, uczciwość. Jeżeli zawarliśmy porozumienie na wybory europejskie, to idąc tym samym torem uczciwości, chcemy kontynuować to porozumienie. Ale po co, skoro idąc tym samym torem uczciwości, przegracie te wybory tak, jak tamte przegraliście? Otóż trzeba się zastanowić, co zmodyfikować w działalności już bezpośrednio wyborczej, żeby przekonać podczas kampanii wyborczej jesiennej obywateli, aby zagłosowali na tak szeroką koalicję. Nie da się prowadzić kampanii zza biurka, trzeba wyjść do nie tylko obywateli i mieszkańców, ale do całego społeczeństwa, również do tych, którzy głosowali w wyborach na Prawo i Sprawiedliwość. Głosujący na Prawo i Sprawiedliwość jest również obywatelem, który jest podatny na argumenty. Te argumenty trzeba umieć spokojnie przedstawić. Idziemy z takim założeniem, że silny blok pokazujący, jak ważna jest praworządność, jest w stanie przekonać część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby zagłosował w przyszłych wyborach no, na ten twór, który powstanie w ramach tego porozumienia. A nie sądzi pan, że gdybyście szli w takim, no, tak go nazwijmy, wyraziście lewicowym bloku, no byłoby z kim, w odróżnieniu od tych wyborów europarlamentarnych, to na przykład Adam Gierek by sobie nie pozwolił na to, aby popierać Buzka, a nie waszego kandydata. Adam Gierek poparł Marka Balta. Ja wiem, ale pamięta pan tę wypowiedź? Rozmawialiśmy o niej już parę razy. Tak, tak, ja, tak, ale oczywiście... Ten incydent by się nie wydarzył pewnie. To jest kwestia interpretacyjna, rozmawialiśmy na ten temat. Możemy powiedzieć tak, jeżeli z jakichś powodów Grzegorz Schetyna nie będzie chciał nas w koalicji, w co nie wierzę, no to my w sposób oczywisty będziemy przygotowani, no, jesteśmy przygotowani na scenariusz alternatywny, ale pamiętajcie Państwo, uczciwość jest rzadką cechą w polityce, a my chcemy być tym wyróżnikiem. Skoro powiedzieliśmy A, czyli powiedzieliśmy startujemy w wyborach do Europarlamentu w ramach szerokiej koalicji, to nie możemy dzisiaj z powodu no jakichś takich harców, gier kuluarowych, gabinetowych, nagle zmieniać front.
ma przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty mandat do prowadzenia tych rozmów. Z rozmów, które ja prowadzę, większość jest za tym, żeby kontynuować tą współpracę. Liczymy na to, że Grzegorz Schetyna będzie miał siłę, żeby pozostać liderem opozycji jednoczącym wszystkie środowiska w ten sposób, żebyśmy w wyborach parlamentarnych na jesień zbudowali taki front, który, biorąc pod uwagę ordynację wyborczą i ten system Donta, spowoduje, że będziemy bardzo blisko albo wygramy z Prawem i Sprawiedliwością. To na koniec innej beczki. Muszę o to zapytać, bo pełnił pan tę funkcję przez całe lata. Żal panu prezesa Klimosza, który stracił stanowisko szefa stadionu? Ja nie zastanawiałem się nad tym. Ale widział pan, co się dzieje na stadionie pod jego rządami. No i zapada decyzja, że traci to stanowisko, bo tak marszałek uznał, że wymieni go na kogoś innego. Ciężko mi rozmawiać o personaliach. Ale o stadionie już mniej pewnie ciężko. Mogę swobodnie odpowiedzieć na to pytanie bardzo ogólnie. To znaczy, działo się tam na tyle dużo dobrego, żeby zachował swoją pozycję pan prezes Klimosz? Czy pan tego nie łączy? Stanowiska w tego typu instytucjach mają zawsze charakter polityczny. W związku z tym, podejmując decyzję, obejmując tego typu stanowisko, trzeba odliczać dni, kiedy nie zawsze kryterium efektywności będzie decydowało o dalszym funkcjonowaniu. Ja nie chciałbym oceniać, bo jestem poprzednikiem, więc byłoby to subiektywne. Mogę tylko powiedzieć o liczbach. Liczby wskazują na to, że za moich czasów Stadion Śląski był obiektem, do którego dopłacano około 1 000 000 zł rocznie. Koszty funkcjonowania Stadionu Śląskiego obecnie to jest około 30 000 000 zł. I pomijając ten podatek od nieruchomości, który wynosi 7 czy 8 milionów, to jest ponad 20 000 000 zł trzeba z budżetu województwa dokładać do tego obiektu. Jestem przekonany, że na dłuższą metę żaden samorząd tego nie wytrzyma. Czy między wierszami mówi pan, za mało tam się działo jak na te wydatki? To nie jest kwestia, czy się działo, czy się nie działo. To jest spółka prawa handlowego i oprócz elementu, że się dużo dzieje, musi się jakoś ekonomicznie spinać, zwłaszcza, że powstaje nowa infrastruktura, która w perspektywie czasu powinna generować większe przychody, żeby ograniczać koszty budżetowe. Ale się nie spinało, więc może prezes zasłużył na dymisję. Może ja nie znam szczegółów, nie znam biznesplanu, nie wiem, jakie cele były postawione prezesowi. Może nie został zdymisjonowany, bo z tego co wiem, to objął stanowisko wiceprezesa. No więc może w jakimś zakresie nie był brany pod uwagę jako główna postać i jest drugą postacią. Ja 3 czy 4 razy w życiu spotkałem się z prezesem i nie chciałbym personalnie do tego wątku podchodzić. To go zamykamy. Marek Szczerbowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, miłego dnia.